Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie to pierwsza tego typu jednostka w Polsce, która łączy tak szeroki wachlarz kompetencji w zakresie sportu i kultury fizycznej. W Krakowie nie tylko budujemy infrastrukturę sportową, ale właśnie jako ZIS staramy się budować przede wszystkim sportową markę naszego miasta, między innymi przez organizację wydarzeń sportowych. W 2016 roku stworzyliśmy projekt Królewskiej Triady Biegowej. Jest to inicjatywa łącząca trzy nasze najważniejsze wydarzenia sportowe, czyli Krakowia Maraton, Krakowia Półmaraton i Bieg Trzech Kopców. Krakowia Maraton i Półmaraton to nasze najliczniejsze wydarzenia i w ogóle jedne z najliczniejszych pod kątem frekwencji w całej Polsce, a jednocześnie są to dwa najbardziej międzynarodowe biegi w naszym kraju, w których wystartowało dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób z 70 krajów z całego świata. Natomiast Bieg Trzech Kopców to impreza, jedyna tego typu impreza w Polsce, czyli bieg górski, którego trasa biegnie przez centrum dużego miasta. Są to cenione przez biegaczy i też rozpoznawalne na całym świecie wydarzenia sportowe, a ich celem jest promocja zdrowego trybu życia, rywalizacji w duchu fair play, a także właśnie promocja sportowej marki Krakowa. Poza imprezami, które organizujemy w ramach Królewskiej Triady Biegowej, organizujemy również imprezy towarzyszące, jak biegi dla dzieci czy biegi krótkodystansowe. I tutaj chciałabym wspomnieć, że ten rok jest dla nas wyjątkowy pod kątem jubileuszy. W kwietniu świętowaliśmy 20. Krakowia Maraton. Z kolei na jesień, 8 października, zorganizowaliśmy bieg na 5 km pod hasłem Piątka dla krakowskiego sportu. Tym samym zainicjowaliśmy obchody 15-lecia naszej jednostki. Chcieliśmy biegaczom od 13 roku życia pokazać historię sportowego Krakowa z trochę innej perspektywy, z perspektywy biegowej. Przygotowaliśmy też nową klasyfikację Zbierz puzzle, zgarnij nagrodę, tak żeby połączyć tego ducha sportowej rywalizacji właśnie też z taką wiedzą i budowaniem świadomości, jeśli chodzi o zakres działań naszej jednostki.